Witam was serdecznie w 19 odcinku z gry Dishonored Death of the Outsider. Ja jestem Sarge i dzisiaj kontynuujemy misję trzecią w banku. Mamy dostać się do wewnętrznego atrium. Tam też zresztą mamy do wykonania dwa kontrakty pozostałe. Więc też się będziemy tym zajmować, ale najpierw musimy sobie poradzić z tymi pułapkami elektrycznymi, które wypatrzyłem już w poprzednim odcinku. Więc żeby to zrobić, to tak jak już mówiłem poprzednio, najpierw trzeba będzie wyłączyć zasilanie. Tylko jeszcze najpierw chcę się tutaj oczywiście rozejrzeć i po tej stronie, jak to wygląda. Zobaczmy sobie w ogóle wejrzeniem, czy jest tu jeszcze coś ciekawego. Wygląda na to, że nie. Tu mamy szczęśliwy sfaleryt. No ale dobra, jako że tu mamy po obu stronach te pułapki, to ja będę chciał się przeniesieniem przedostać aż tutaj dalej. Więc teraz uwaga, żeby nie objęło mnie to swoim zasięgiem. I przenieśmy się tam szybko. Dobra. No i tak jak ostatnio sprawdzałem, tutaj muszą być zbiorniki na tran, które będziemy w stanie wyjąć i w ten sposób wyłączymy zasilanie tych całych urządzeń. Proszę bardzo. Ta dźwignia to rozumiem, że to jeszcze bardziej zamyka, albo ewentualnie... A, to w ogóle się tak otwiera. Myślałem, że z tego robią się takie rolety, że wiecie, możemy je bardziej jeszcze rozchylić albo na odwrót. A tutaj po prostu możemy to tu schować. No dobra. Jeszcze druty miedziane widzę do zdobycia. Elektrycznego pocisku już nie zabiorę. Mam maksymalną liczbę. W takim razie wchodzimy do pomieszczenia obok. I tutaj się zajmiemy kolejnym urządzeniem. Właśnie nie jestem pewien, czy przez to by mnie nie trafiło, więc wolę się nie wychylać za bardzo. Raczej wątpię, żeby mnie to sięgnęło, no ale lepiej nie ryzykować, prawda? Dobra, no to skoro tak ta dźwignia działa, to możemy schować te urządzenia, czemu by nie? Jindosh, bo oczywiście kolejny twór właśnie Kirina Jindosha, znanego z drugiej części. I dobra, teraz mam czas, żeby sobie tutaj przeszukać tą strażniczkę. Tak jest. Tu jeszcze jakaś książka. Ale to instrukcja użytkownika mechanicznego strażnika, to już wielokrotnie tutaj spotykaliśmy na swojej drodze. No i dobra, zanim dostaniemy się jeszcze do wewnętrznego atrium, to zobaczmy, czy czegoś tu nie zostawiłem przypadkiem. Czegoś oczywiście, co mógłbym sobie zabrać, bo wiadomo, że jedzenie czy woltostrzały to mnie tutaj nie interesuje. Wygląda na to, że wszystko jest zabrane. Na górze też najwyraźniej nic nie ma. Okej, to jest mój najbliższy cel w tym momencie. Więc wchodzimy. Kurde. To musi być ten skarbiec. To jakaś wymyślna winda. W pokoju kontroli przesuwa się windę w dwa miejsca. Muszę ją jakoś ruszyć. W ten czy inny sposób. Jasny gwint, tam mieliśmy tego mechanicznego żołnierza. Ja tu sobie na luzie wchodzę. A tu niespodzianka. Na piętrze działu ochrony i administracji znajduje się pomieszczenie kontroli skarbca. Można stamtąd zmieniać jego pozycję. No proszę. Dolores Michaels, dyrektorka banku, to wysokiej rangi członkini gangu Bezokich. W jej prywatnym gabinecie z pewnością ukrytych jest mnóstwo tajemnic. No to mamy co robić. Nowe cele się pojawiły. Patrzcie, mamy nową mapkę, bo do tej pory mieliśmy tylko właśnie lobby, to co mieliśmy wcześniej, a tutaj już nowa część banku. Więc kurde, to jest zdecydowanie bardziej rozbudowane niż mogliśmy sądzić. Aż 5 poziomów teraz, licząc oczywiście z poziomem minus 1, czyli z piwnicą. My jesteśmy... Tak, tutaj na jedyneczce pierwszy poziom, pierwsze piętro. Okej. Dobra, słuchajcie. Zobaczmy sobie wejrzeniem, jak tutaj sytuacja dookoła wygląda. Oznaczyć go. Nie cierpię tych paskudztw. Czemu się uśmiechają? Czy jest ich tutaj więcej? Oto jest pytanie, bo to mnie przede wszystkim interesuje.
Jeszcze w dodatku ściana światła wraca. Jeszcze do tej pory w tej części jej nie mieliśmy. To przypominam, że to jest taka brama. Jakbyśmy teraz przez nią przechodzili, to by nas poraziło prądem od razu. Normalnie chodzę tutaj jak na szpilkach. Czekajcie, idźmy za tym kablem, bo przydałoby się wyłączyć może tą ścianę światła. Lub też przeprogramować. Wiecie co? Właściwie to... Może nie będę tego wyłączał, bo boję się, że to obudzi strażnika, który jest obok. Jeśli to przeprogramujemy, to nic się tak naprawdę nie zmieni z wizualnego punktu widzenia. Tutaj oczywiście wykorzystałem do tego ten bodajże klucz elektryczny, tak to się chyba nazywa. Pierwszy raz właściwie z tego skorzystałem w tej części. I to powoduje, że ściana światła nadal działa, ale teraz jak my będziemy przez nią przechodzić, to nic się nie stanie. Tylko że jak wróg przez to przejdzie, to się zabije i... Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że ten mechaniczny strażnik nie będzie przechodził przez to, bo... Jak się zniszczy, to wtedy wywoła potężne zamieszanie, a tego bym zdecydowanie tutaj nie chciał, powiem wam. Bezpieczniej byłoby oczywiście zniszczyć tego mechanicznego strażnika. Są na to różne sposoby. Ja sobie radziłem chociażby minami chyba hakowymi w drugiej części. Ale jednak lepiej będzie dla mnie, jeśli po prostu będę go omijał. No bo nie chcę pobudzić strażników. Czekajcie, ja tutaj bym się jeszcze dostał. Tylko co mnie tutaj będzie interesować? To na pewno. No i perłowy wachlarz. Dobra, spróbujmy rzeczywiście. Muszę się kurczę pospieszyć. Okej, okay, umówiona osoba, Claretta Davins. Uciekaj, 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 bo zaraz kurde się obróci pewnie. A ja się zdecydowanie tutaj nie chcę pokazać. No i okej. Okay. Możemy się w takim razie i po tej stronie rozejrzeć. To nic ciekawego chyba. Mamy znowu śpiącą strażniczkę. Okej. Okay. Jeszcze sakiewka jakaś. I to w zasadzie wszystko. Zobaczmy sobie. No muszę tutaj często właśnie korzystać sobie z wejrzenia. Bo jednak nie jesteśmy tutaj zdecydowanie tacy bezpieczni. Oczywiście personel został uśpiony, ale muszę właśnie pamiętać o ewentualnych pułapkach. No i tutaj mechaniczni żołnierze jeszcze. Notatka do personelu o doktorze Galvanim. Możecie sobie zatrzymać i poczytać. To będzie chyba wszystko. Kolejna osoba. Jeszcze jeden strażnik. No kurde, jest tutaj ich naprawdę pełno. Uprzejme przypomnienie. Pamiętajcie, by zerować licznik monet po zakończeniu księgowania w danym dniu. No, żeby tu mnie teraz ten żołnierz mechaniczny nie wypatrzył. Zobaczmy, czy jest coś tutaj. Patrzcie, jest sakiewka w środku. Tutaj też parę rzeczy. O, mamy tą korespondencję. Kolejne części. W poprzednim odcinku znalazłem już jakieś dwie. Najlepszą ochroną na wyspach. Elektryczne podłogi, wyszkolona ochrona, mechaniczni strażnicy i klejnot w koronie. Ruchomy skarbiec. Korespondencja między audytorami, część pierwsza. Ja ostatnio chyba znalazłem drugą i czwartą, prawda? O, a tutaj akurat będą chyba pozostałe. Mamy piątą i jest trzecia. Dobra. Wiecie co, ja nie będę tej kasy teraz otwierał, bo to zbudzi tego strażnika. A ja zdecydowanie nie chcę, żeby tutaj strażnicy chodzili po tej okolicy. Już wystarczy mi ten mechaniczny żołnierz.
I to zdecydowanie. Tu jest jeszcze kolejna kasa. Ale to powinno być dość daleko. Mogę to otworzyć. Pomijam już fakt, że jakbym obudził tamtego jednego strażnika, to on by zapewne znalazł też tutaj na przykład tego po tej stronie i też kolejnego obudził. No tego nie chcemy na pewno. Więc sakiewkę zostawimy zdecydowanie. Z czystym sumieniem mogę to sobie pozostawić. I nic się złego nie stanie. Jeszcze patrzę, czy właśnie po tej stronie coś jest. Przetworzony tran, ale to kurczę za tą szafką. To też tego nie zdobędę. Bo tej szafki przecież się nie otwiera normalnie. To jest po to, żeby to zniszczyć. Dobra, to teraz akurat jest idealny moment. Jeszcze ewentualnie znowu zobaczę, czy czegoś tu nie ma. No ale nie widać niczego. To jest idealny moment, żeby przejść sobie przez tą ścianę światła, słuchajcie. Zrobię to teraz jak najszybciej. Nowi klienci otrzymają nielimitowany kredyt na głównym koncie Michael oraz... I patrzcie, teraz właśnie jak przeprogramowałem tą ścianę światła, to mogę sobie przechodzić i nic mi się nie dzieje. A wcześniej by mnie to zabiło. W sumie to się zastanawiam, czy przejść najpierw na dół, ale patrząc na to, ile my tam mieliśmy pięter. Patrzcie, 4 piętra do góry. To najpierw jednak zacznijmy może od piwnicy rzeczywiście, a później będziemy się kierować coraz to wyżej. Tak będzie chyba lepiej. Kurde, ja to w sumie muszę patrzeć pod nogi też, bo coraz bardziej zaczynam popadać w paranoję, że tu może być więcej pułapek, a pamiętamy o linkach, które aktywują jakieś pułapki właśnie. O w mordę, tutaj jest, patrzcie, naelektryzowana podłoga i mamy też windę, co ciekawe, zupełnie działająca. Tylko, że winda to też jest w Dishonored kwestia dość ryzykowna, dlatego, że ona też działa dość głośno. Ja pamiętam w Dishonored 2, jak przecież korzystałem z windy i jej sygnał od razu spowodował, że inni strażnicy, którzy byli w pobliżu, od razu, wiecie, zaczęli szukać, skąd dobiega ten dźwięk. Więc też się boję, żeby to ich pobudziło. Wolę jednak iść normalnie po schodach chyba. W sumie to jeszcze upewnijmy się, czy tutaj czegoś nie ma tak naprawdę, no ale faktycznie. No i okej. Tutaj cała ta podłoga jest naelektryzowana, ale proszę, mamy tutaj możliwość znowu wyłączenia tego. No dobra, na razie to mogę sobie na to się wspiąć. No, tylko że tam to nie dam rady. Okej, na to mogę wejść. Bank Michael chroni swoich klientów. Słyszeliście to? Kolejny jest tutaj gdzieś ten mechaniczny żołnierz. O, mamy, kurczę... Czy pustka naprawdę tak wygląda? Mamy kolejny obraz, więc dobrze. Jasny gwint. To tutaj ci mechaniczni żołnierze będą na każdym piętrze chyba. Jak tak dalej będzie. Dobra, to wiecie co? Dostajmy się na górę, to było po tej stronie. Dobra. ...50 monet. Jejku, no zauważy mnie zaraz. Jest, bo on tu będzie szedł. Mordę, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, wchodząc tutaj. Michael i wspólnicy może pomóc. No, obawiam się, że ja tutaj naprawdę wykończę się nerwowo w tej misji, bo ci mechaniczni strażnicy naprawdę potrafią napsuć sporo krwi. Dobra. Idźmy dalej, ale muszę tutaj często, kurczę, korzystać sobie właśnie z wejrzenia.
bo łatwo coś zostawić sobie. Tutaj znowu Iwan Jacobi aresztowany. O! Jest też spaczony kościany amulet. W takim razie zabierzemy to sobie. Przysłowie tygodnia. Najlepsze rzeczy w życiu są... Pamiętniki doktora Galvaniego. To już zdaje się, że wiele razy tak. Już wiele razy to sobie sprawdzaliśmy. Było kilka takich książek. Dobra, ale tutaj jest ten kościany amulet, tak? Dokładnie. Ryzykowna parada. No ale wątpię, że to będzie coś dla mnie. Pewnie coś do walki, skoro parada. Twoja parada zawsze obala przeciwnika, ale otrzymujesz obrażenia podczas parowania. Okej. Nie przyda mi się to zdecydowanie. Czyli tu będzie wszystko chyba. Ja muszę w takim razie zobaczyć, czy tam, gdzie ten mechaniczny żołnierz tutaj chodzi, to czy czegoś nie ma. Wygląda na to, że nie za bardzo. Tutaj ten obraz muszę koniecznie zabrać. No ale dobra, ten mechaniczny żołnierz tutaj się kręci w kółko, tak naprawdę, można powiedzieć. Proszę, proszę, górą też mogę przejść. Dobra, bierzemy obraz. 200 monet na koncie, super. Wow, patrzcie na to, już mam wszystkie obrazy. Bo... to złote trofeum jest za zdobycie wszystkich obrazów. To w czwartej i piątej misji nie będzie żadnego obrazu do zdobycia? Ważne, nie zapomnieć. Jakieś kody. Tego potrzebowałam. Kod uwierzytelniający na piętro ochrony i administracji to B15D. A które to jest w końcu piętro? Zobaczmy sobie na mapie. Chyba drugie, biuro ochrony, czwóreczka. Okej. Jejku, cały czas mam wrażenie, że tutaj pójdzie za mną ten mechaniczny żołnierz. Nie no, ale już raczej dalej nie wchodzi, co? Zresztą przenieśmy się tutaj. A, bo to jest to miejsce już, patrzcie, skrytki... bankowe, dobra. Jak tutaj wyglądał ten kontrakt? Czyli przybycie do Karnaki. Okej, okay, tutaj jest ukryty jakiś cenny klejnot. Problem w tym, że mamy właśnie skrytki. Kurde, są hasła. To nie za ciekawie. Patrzcie na to! Morgan Yu! Ale jazda. Przecież to jest easter egg, nawiązanie do Freya. Tam główny bohater, albo główna bohaterka nazywał się Morgan Yu. Co dopiero dobre. Mieliśmy już nawiązanie do Dark Soulsów, teraz pora na Freya. Bank Michael i wspólnicy dysponuje najlepszą ochroną na wyspach. Elektryczne podłogi, wyszkolona ochrona, mechaniczni strażnicy i klejnot w koronie. Czekajcie, czy mi się wydaje... Nie wiem, czy ja to miałem we wskazówkach, ale... miałem przecież w którymś tekście... kod do skrytki właśnie tego dziennikarza i to jest on tutaj. Musimy sobie prześledzić to, które to było. O kurde, teraz będzie ciężko coś takiego znaleźć. To było chyba to. Tak, personel banku Michaels może otworzyć skrytkę. Widzicie? Christopher, to jest właśnie ten dziennikarz. 379. Ruchomy skarbiec.
i dziewiąteczka tutaj. No i proszę, co my tu mamy? Notatki ze skrytki dziennikarza. Zbieranie informacji do artykułu o Jacobim. Poszukiwanie odpowiedzi rozpocząłem na prośbę Lucy Pastor. Przyszła do mojego biura zmartwiona niezwykle wysoką liczbą nielegalnych przejęć. I tak dalej, i tak dalej. Aha, bo to dotyczy właśnie tego, co robiliśmy dla tego dziennikarza. Rozmawiałem o przejęciu przez bank Michaels jej rodzinnej apteki. Uzyskałem od niej pierwszy ważny trop. No nie będę teraz wszystkiego czytał na głos, ale oczywiście możecie to sobie zrobić. Tak, to jest do tego momentu, my nawet czytaliśmy o tym, że ktoś z klubu Spector ostrzegł Iwana Jacobiego przecież, że ten dziennikarz coś tam węszył. A tutaj mamy, że odwiedził klub Spector. Czyli to było jeszcze przed tym, zanim nasz bohater, znaczy nasza bohaterka, dała temu dziennikarzowi tamtą fiolkę z krwią. Tylko czekajcie, bo teraz z kolei tutaj jest napisane, że znajdująca się obok skrytki jakiegoś dziennikarza, czyli to, co mnie interesuje, to jest właśnie skrytka Morgana Yu. Tylko jaki jest kod? Cesarskiej wysokości Emily Caldwin. Kurde, no boję się tutaj chodzić, bo ciągle mi się kręci ten mechaniczny żołnierz. A w dodatku tego się boję też zbudzić. Jeszcze tu mamy Luigiego Galvaniego. Czekajcie, może coś jest w tych notatkach o Galvanim właśnie. Notatka do personelu o doktorze Galvanim. Z pewnością zauważyliście tę górę papierów z TV. Otrzymaliśmy mnóstwo listów od doktora Galvaniego, w których pyta on o zawartość swojego schowka i jego bezpieczeństwo. Proszę. Założył go ledwie 2 miesiące temu, pisze jednak bez przerwy. Zapewniłem go w ostatnim oficjalnym liście, że nasza ochrona nie ma sobie równych, a on jednak nie daje się przekonać. Podobno został wcześniej dwukrotnie okradziony i nie może znieść myśli, że to się powtórzy. Potem jednak jasno napisał, że kombinacją do sejfu zawsze była najważniejsza data w jego życiu. Po co zdradzać ludziom takie rzeczy? Czy on nie wie, jak łatwo się czegoś takiego dowiedzieć? Okradli go 2 razy, a on nadal nie podchodzi do sprawy poważnie. W każdym razie, jeśli napisze do nas ponownie, po prostu odeślijcie mu standardową formatkę listu. Żadne zapewnienia go nie uspokajają. Jego skrytka jest tu równie bezpieczna, jak wszystkie inne. Nadzorca zmiany. Najważniejsza data w jego życiu. Ale jaka data? No to jest pytanie. Aha, bo to jest ta notatka do personelu. A gdzie jest ten pamiętnik jeszcze Galvaniego? Albo może coś jeszcze? Patrzę tutaj po tytułach na razie. A jak to nie będzie to, to będziemy musieli szukać dalej jakichś wskazówek. Tylko teraz nie wiem, gdzie ja to znajdę, bo ja już wielokrotnie ten pamiętnik Galvaniego znajdowałem. No ewentualnie możemy tam do tego pomieszczenia obok się jeszcze dostać z powrotem. To naprawdę było gdzieś tutaj, aż kurczę na początku? Bo tu nadal tego nie widzę, albo może coś pominąłem. To też jest oczywiście możliwe. O dziwo, nie widzę tego. No dobra, w takim razie przeniosę się jeszcze. I tam właśnie do tego pomieszczenia obok. No muszę tutaj trochę z tym pokombinować. Bo skoro już tu jestem, to chciałbym pootwierać te skrytki, a poza tym nadal jeszcze jest sprawa tego kontraktu. 28 dzień miesiąca Wielkiego Zimna. Najważniejszy w moim życiu. No dobra, to teraz który jest miesiąc Wielkiego Zimna? Jejku, ale tutaj mamy sekrety, co? Ale czekajcie, bo w takim razie możemy zrobić tak. Skoro tam mamy 3-cyfrowy kod. Chociaż to aż wydaje mi się za proste, może to nie o to chodzi. No ale najważniejszy dzień w moim życiu było napisane. Ale skoro jest 3-cyfrowy kod, to wystarczy wpisać 28 i trzecia cyfra powinna być którymś miesiącem. Albo na odwrót, bo też się często zapisuje za granicą w taki sposób, że najpierw jest miesiąc, a później dzień. Więc najpierw zobaczmy nasz polski zapis. Teraz jak mam 27 i będę leciał po kolei, no to w końcu na któreś powinienem trafić.
rozkazu jej cesarskiej wysokości Emily Caldwin. A może to był 28? Bo już kurde nie wiem. A jak nie, to polecimy właśnie dalej do innej kombinacji na odwrót. 287, proszę. Czyli to był 28 lipca w takim razie. No i proszę, i mamy ptak imieniem Bertie. Złapałem Bertiego podczas jednej z tych nieszczęsnych ekspedycji na Pandyzję. Może to też jest, kurczę, jakaś wskazówka. Bardzo się oswoił, jadł nawet z ręki. Niestety zdechł po zaledwie paru latach. Rozbudził jednak u wielu pasję do pandyzyjskich ptaków, zbierania jaj i wypychania zwierząt. Jego też kazałem wypchać i od czasu do czasu za niewielką opłatą pozwalałem ludziom go oglądać. O kurde. Tutaj mamy wypchanego tego ptaka, naprawdę. Myślałem, że to jest figurka sztuczna czy coś. Ale patrzcie, tutaj mamy sztabki złota 3. Piękna sprawa. No dobra, to jeszcze nam zostaje kwestia, kurczę, tej skrytki, Morgana Yu. No bo najgorsze jest to, że nie mam tutaj za bardzo żadnej wskazówki. Jakiś bardzo już pijany człowiek chwalił się głośno, że w chwili przybycia do Karnaki całym moim majątkiem było 315 monet w kieszeni, a od dziś mam własną skrytkę w banku. Trzy drinki później okazało się, że skrytce tej pijany jegomość ukrył cenny klejnot. Przynieś mi go. Znajdującej się obok skrytki jakiegoś dziennikarza, czyli to musi być to, tym bardziej, że mamy przecież to pomieszczenie oznaczone. Jedynie mogę spróbować te 315 wpisać, ale to wątpię, że będzie o to chodziło. No pewnie gdzieś tutaj jest jeszcze jakaś wskazówka, albo ominąłem ją w Górnej Cyrii. O kurde, jednak to o to chodzi. Serio? To jestem zdziwiony, bo szczerze mówiąc... Pisałem to dlatego, że mamy taką tutaj liczbę akurat, ale nie sądziłem, że to będzie to. Dobra, tutaj nie chcę naprawdę obudzić tego gościa, no. Kamień szlachetny. No. To mamy. Kontrakt zaliczony. Cenny kamień szlachetny z kasy oszczędnościowo-kredytowej Dolores Michaels. Super. Jeszcze tylko zobaczę wejrzeniem, czy jeszcze coś tu jest. Ale nie. No to pięknie, wszystkie skrytki splądrowane w takim razie. Trochę czasu to zajęło, no ale jestem w takim razie zadowolony. Dobra, przeniesiemy się teraz szybko tutaj. A, bo tędy nie wyjdę, kurde. Chociaż czekajcie, w sumie, jeśli to jest wszystko, to będziemy mogli już to miejsce opuścić tak naprawdę. A wygląda na to, że już niczego tu nie znajdę, chyba że jeszcze właśnie po tej stronie. O, tu jeszcze na górę mogę się jakoś dostać. Kurde, tylko teraz mi się akurat skończyło wejrzenie. Tam mieliśmy drut miedziany. Dam radę tędy się dostać? Jak najbardziej, dobra. To lecimy. Tylko na spokojnie, żeby teraz na koniec jeszcze jakiegoś błędu nie popełnić. Dobra. No i proszę bardzo. Mamy drut miedziany. I to w zasadzie tyle. Powiem wam, że skoro w takim razie opuszczam to miejsce, to chyba nawet nie będę już tego wyłączał. Bo w sumie po co? Albo ewentualnie to przeprogramujmy, bo teraz się zastanawiam, czy też nie zwróci na to uwagę ten żołnierz. Taka będzie bezpieczniej. Dobra, czyli teraz rozumiem, że mogę normalnie na to wejść. Taką nadzieję. Tak jest. Super. No i wychodzimy stąd. Bo tutaj to będzie wszystko, najwyraźniej. Dobra. Ale kurczę, przyjemne zagadeczki tutaj były, naprawdę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo też już mi pisaliście o tym, nie sejfie, tylko o tej skrytce, do której mam się dostać. Już niestety paru z was mi napisało, o co chodzi w tej całej zagadce, którą tutaj miałem
tą sekwencją liczb. Jest trochę szkoda, bo ja lubię takie rzeczy rozwiązywać samemu, ale w takim razie będę mógł wam o tym opowiedzieć, jak już będziemy to rozwiązywać. Ale na razie muszę tutaj uważać, bo chcę dostać się na górę. Wolę nie korzystać z windy właśnie, tylko przejdę sobie normalnie. Ale jednocześnie no nie mogę wyjść teraz, bo mnie zauważy ten mechaniczny żołnierz. Musimy poczekać, aż się odwróci i pójdzie w drugą stronę. Nie ma co. Jejku, jeszcze. Myślałem, że już będzie szedł tam. To wręcz przeciwnie. Tutaj też na skróty nie przejdę. Dobra, ale teraz jest dobry chyba moment. Dokładnie, on już tam będzie szedł. W takim razie ja wbijam na górę. No i jesteśmy na drugim piętrze. Aha, bo tutaj jest przejście do tego biura ochrony. To już wejście wyżej. O! Tutaj też mogliśmy sobie odblokować ewentualnie. No ale jeszcze bym w takim razie to sprawdził, co? Nic tu poza tym nie ma. Jeszcze to przeszukać. Tylko, że to jest zamknięte. Aczkolwiek mamy przycisk przecież. Dodatka do Anselmy. Droga Anselmo, wiem, że pierwszy dzień pracy może być ciężki, ale nie wahaj się więc zadawać mi pytań. Pamiętaj, kod do tych drzwi się zmienia, będziesz więc musiała odzyskać nowy... A, dobra, bo to jest dotyczące tego... Co już znaleźliśmy, jeśli chodzi o te kody. Gdy otrzymasz kod, podaj liczby wyraźnie do mikrofonu i czekaj, aż zamek się otworzy. Ale czy ja nie mogę sobie skorzystać normalnie z tego przycisku? Szef ochrony ma listę aktualnych kodów uwierzytelniających. Możesz ich użyć m.in. by dostać się do stref zastrzeżonych w banku. Hej, obudź się. Musisz mnie wpuścić. Bez jaj. Co ona robi, kurde? Gdyby Penia złapał mnie na drzemce w robocie, kazałby mi leźć w włosy po elektrycznej podłodze. Poproszę kod. B15D. Wpuść mnie już. Dobra, dobra, wchodź. I będę wdzięczny, jeśli szef Penia nie usłyszy, że nie usłyszy, że się rozproszyłem. Wow, kurde, aż miałem ciarki, bo bałem się, że Billy Joe budzi. Jasny gwint, nie wiem, czy to... Dobry pomysł, że ja gościa obudziłem. No ale dobra, no tutaj będzie sobie siedział, tylko że tędy się do niego nie dostanę. Z drugiej strony oczywiście moje przejście. Ale dobra, możliwe, że tędy się przedostanę w takim razie. Zaraz spróbujemy. Tutaj mogę to otwierać. Okej. Czyli co, tutaj wystarczy ustawić sobie znacznik. Choć właściwie nie wiem, czy ja tam powinienem wchodzić, bo przecież kurde, pierwsza moja myśl to, żeby go obezwładnić, a przecież ja nie mogę nikogo obezwładniać. Muszę oprowadzić później te nowo. Założę się, że nie widziała nigdy w Morli czegoś takiego jak skarbiec Jindosha. Dobra, no to nie będziemy go w takim razie obezwładniać, co to nie. Ale zobaczmy, może coś się uda tutaj zabrać. Iwan Jacobi aresztowany. Bolt ostrzał. Tutaj jest ta mina hakowa chyba. Aczkolwiek przed jego oczami. Dobra, spróbuję ją zabrać. A, bo ja nie mogę nosić więcej, dobra. To niepotrzebnie tutaj w ogóle wchodziłem w takim razie. Skoro nic tu nie ma. Opuśćmy to miejsce tą samą drogą, przecież nie drzwiami. Skoro nie mogę go obezwładniać. Dobrze. No i super. To wiecie co, od tego miejsca w takim razie będziemy kontynuować... Wszyscy męczą mnie o te kody. To nie ja ustalam zasady.
będziemy kontynuować w następnym odcinku od tego miejsca. Tutaj patrzcie, widzę, że mamy nieaktywnych tych mechanicznych żołnierzy. Będę musiał też uważać, żeby ich nie aktywować znowu. Mamy elektryczną podłogę. Tu jest pełno naprawdę tych pułapek od groma tego. No ale jakoś sobie, mam nadzieję, poradzimy, więc na razie to wszystko z mojej strony. Usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!